Premier Ukrainy oskarża polski rząd o populizm po tym, jak ogłosił on przedłużenie zakazu importu ukraińskich produktów rolnych bez względu na regulacje unijne. To nie pierwszy raz, kiedy Kijów przyjmuje roszczeniową postawę. Do 15 września obowiązuje unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Żadne z państw przyfrontowych, Węgry, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Polska, nie chce ponownego otwarcia granic po wrześniowym terminie. I nie zgodzimy się na przywóz zboża, jeżeli nie będzie odpowiednich regulacji europejskich, to zastosujemy regulacje, które też nam przysługują w oparciu o klauzulę bezpieczeństwa po stronie polskiej. Polska już raz w kwietniu zamknęła jednostronnie granice na import z Ukrainy, dalej jednak działał tranzyt, a po zamknięciu wjazdu dla ukraińskich plonów regularnie rósł. Mimo to Kijów atakuje władze w Warszawie. To internetowy wpis premiera Ukrainy. To nieprzyjazny i populistyczny krok. Apelujemy do naszych partnerów i Komisji Unii Europejskiej o zapewnienie niezakłóconego eksportu wszystkich ukraińskich produktów żywnościowych do Unii Europejskiej. Sposobem prowadzenia polityki nie powinny być agresywne wpisy na Twitterze, a raczej przeanalizowanie tego, co rzeczywiście Polska dla Ukrainy zrobiła. Odpowiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Podobnie wpis ukraińskiego premiera interpretuje opozycja. W tym kontekście wojny, polskiego zaangażowania się w tę przestrzeń, no co najmniej dziwią mnie te słowa. Przedstawiciele państwa ukraińskiego powinni zacząć prowadzić politykę w większym stopniu uwzględniającą polskie interesy gospodarcze i politykę dostosowaną do skali pomocy, którą udzieliło nasze państwo, a polski rząd powinien zacząć bardziej twardo egzekwować polski interes narodowy. Premier Mateusz Morawiecki wyraźnie podkreśla, że polska deklaracja o dalszym zamknięciu granicy na import plonów z Ukrainy została przez Kijów odczytana w niewłaściwy sposób. My na tranzyt się zgadzamy, zgadzaliśmy i nie ma żadnego problemu z tranzytem. Także Polska nie tylko nie przyczyni się do destabilizacji na rynkach globalnych, ale wręcz my pomagamy w wywiezieniu za granicę ukraińskiego zboża. Na ostatnie spotkanie ministrów rolnictwa państw przyfrontowych w Warszawie zaproszony był minister z Ukrainy, do Polski jednak nie przyjechał. Ubolewam nad tym, że te rozmowy są coraz trudniejsze. Trzeba usiąść do stołu i rozmawiać. Jeżeli nie będziemy ze sobą rozmawiać, to na pewno nic dobrego nie zbudujemy. Z takich konfliktów między Polską a Ukrainą w pierwszej kolejności korzysta Kreml, zwraca uwagę politolog profesor Tadeusz Marczak. Jeśli więc ukraińska klasa polityczna nie przewartościowuje i nie jest chyba w tej chwili jak gdyby zdolna do przewartościowania swoich poglądów na własną tradycję polityczną, no to sprawy wyglądają bardzo, ale to bardzo pesymistycznie. W ostatnich dniach Kijów licytuje wysoko nie tylko w kwestii rolnictwa. Podczas zeszłotygodniowego szczytu NATO w Wilnie Ukraina dostała gwarancję bezpieczeństwa od państw G7 i ogromne wsparcie militarne. Nie otrzymała jednak zaproszenia do NATO. Według medialnych doniesień Wołodymyr Zełenski miał być rozgoryczony i planował nie pojawić się w Wilnie. Tak postawę ukraińskich władz skomentował minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. Czy nam się to podoba, czy nie, ludzie chcą wdzięczności. Moja rada dla Ukraińców jest taka, zauważcie, że czasami przekonujecie kraje do oddania własnych zapasów. W odpowiedzi prezydent Zełenski i minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow żartowali, że będą dziękować Brytyjczykom każdego dnia. You have to call him. Musisz do niego zadzwonić, proszę, dzisiaj. Prawda historyczna to kolejna kwestia. 11 lipca minęło 80 lat od ludobójstwa Polaków na Wołyniu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Wciąż nie ma słowa przepraszam z Kijowa, nie ma zgody na szerokie ekshumacje, nie ma zgody na upamiętnienie ofiar, jest za to co innego. Szereg wypowiedzi, takich jak ta szefa ukraińskiego IPN-u i żądanie, aby upamiętniać w Polsce zbrodniarzy UPA. Nie można wyrazić zgody na nowe wykopaliska i ekshumacje Polaków pochowanych na Ukrainie. Ukraińskie groby w Polsce są nadal zagrożone. Trzeba nieco zejść z naiwnego stosunku do Ukrainy, podkreśla politolog profesor Mieczysław Ryba. Tym bardziej, jeśli Ukraina chce być w przyszłości członkiem NATO i Unii Europejskiej. Urealnić to wszystko. Tam takich spornych rzeczy będzie wiele, ale są też przestrzenie właśnie wspólnego działania i tak to realnie wygląda w polityce w całym świecie, nie tylko w tym regionie.
Urealnienia stosunków z Ukrainą chcą też Polacy. Według większości sondaży respondenci nadal chcą pomagać walczącej o wolność Ukrainie. Z drugiej strony niemal 80% badanych uważa, że ukraińskie władze powinny przeprosić za ludobójstwo na Wołyniu.